Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Listopad za nami. Nadszedł w końcu ten mój upragniony grudzień. Ja bardzo lubię grudzień. Lubię ten taki świąteczny nastrój, świąteczny czas. Już mam choinkę z tyłu, jak widzicie, także jestem bardzo, bardzo podekscytowana i no po prostu lubię ten świąteczny klimat. No, a w związku z tym, że skończył się listopad, to nadszedł czas na ulubieńców listopada, prawda? Tak jeszcze przy okazji chciałam Wam pokazać od razu moją fajną taką opaskę, którą sobie zamówiłam na AliExpress i przed chwilą dosłownie do mnie przyszła i postanowiłam od razu założyć, bo jest taka, wiecie, troszkę nieświąteczna może, ale taka zimowa. No a w sumie zima już prawie za oknem, ostatnio śnieg padał, także stwierdziłam, że będzie fajnie pasować. Także już nie gadam więcej, przechodzę do ulubieńców i w tym miesiącu nie ma tego dużo. W sumie w zeszłym nie pamiętam ile było, ale u mnie zwykle nie ma specjalnie wielu ulubieńców. I może zacznę od pielęgnacji. Od czegoś, co Wam chyba już pokazywałam, chociaż nie, dopiero w kolejnych filmach będzie. Także zacznę od pielęgnacji, od kremu Sun New Matte Plus z witaminą C. To jest Light Day and Night Cream. Fast Absorbing and Instantly Lightens Skin for All Skin Types. Czyli jest to taki lekki krem z witaminą C, który możemy stosować na dzień i na noc. Tutaj mamy 120 ml, z tego co pamiętam, dobrze mówię? Tak, 120 ml. Czyli jest to no, sporo tego kremu, bo zwykle wiecie, taki krem to ma, no stówka to jest maksymalnie ile taka pojemność kremu wynosi. Także tutaj jest tego o 20% więcej. Naprawdę bardzo szybko się wchłania i bardzo, bardzo lubię go używać pod makijaż. Zarówno na dzień, jak i na noc, znaczy wiecie, wieczorem nie nakładam makijażu, ale lubię go używać właśnie na dzień pod makijaż i na noc, na wieczór jako taką pielęgnację uzupełniającą. Zawiera witaminę C, która bardzo ładnie rozjaśnia cerę. Używam go razem z tym tonikiem, który pokazywałam Wam w zeszłych ulubieńcach, tym z Ayunique, też ma witaminę C w sobie. I faktycznie przy dłuższym użytkowaniu zauważyłam, że moje przebarwienia, które gdzieś tam mam, czy jakieś wiecie, po wypryskach, blizny, coś takiego, zaczynają po prostu troszeczkę być mniej widoczne. Także faktycznie widzę to działanie rozjaśniające. No i po prostu ten krem jest bardzo przyjemny, on ma taką lekką konsystencję, trochę coś jak lotion, taka emulsja, szybko się wchłania i no naprawdę mi się fajnie sprawdza i ma ładny zapach taki pomarańczowo-cytrusowy. Fajne jest też to, że on ma pompkę, także wiecie, jest bardzo praktyczny i no przyjemny, przyjemny. Na pewno kupię kolejne opakowanie, bo już mam resztkę i jest mi smutno. W ogóle dostałam go od mojego męża. No i właśnie chyba będę musiała mu zasugerować, że już się kończy i no, przydałoby się kolejne. Drugi produkt pielęgnacyjny, który chciałam Wam dzisiaj pokazać, to taki żel do mycia twarzy. On jest troszkę brudny, bo stoi pod prysznicem, także przepraszam za to. To jest Natura Siberica i to jest chyba marka naturalna, o ile pamiętam. Tu jest napisane, że jest for men only, także wiecie, ja to podkradam po prostu mojemu mężowi. Bear Hug Awakening Face Washing Gel. To jest taki po prostu żel do mycia twarzy, który faktycznie działa pobudzająco i szczególnie rano bardzo mi się dobrze sprawdza, bo ostatnio mam problemy z zasypianiem wieczorem i ze wstawaniem rano. Także jak chcę sobie rano umyć buzię, to właśnie sięgam po ten żel i faktycznie czuję się taka pobudzona. On wydaje mi się, że ma jakąś miętę albo coś takiego w sobie, bo faktycznie czuć jakby takie orzeźwienie, takie, wiecie, odświeżenie, taki lekki chłodek czuć i faktycznie widzę, że tu jeszcze jest mentol. Mamy tutaj między innymi syberyjski żeńszeń oraz witaminę C. Także już trzeci produkt, którego używam tak na co dzień, w którym jest witamina C. Nie wiem, czy mój mąż sobie zdaje z tego sprawę, że ja mu to podkradam, ale myślę, że nie miałby nic przeciwko. Moim zdaniem bardzo fajny produkt właśnie szczególnie na poranki takie, kiedy jesteście, no będziecie jeszcze trochę przymuleni i potrzebujecie czegoś, co Was pobudzi, no to umycie buzi tym żelem na pewno Wam pomoże w pobudzeniu się. Teraz przejdę już do kolorówki. Mam w sumie tylko jeden produkt, który Wam chciałam pokazać i to jest podkład Airbrush Flawless Foundation Stays All Day and Night. I to jest marka Charlotte Tilbury. Proszę Wam pokażę, jak to wygląda. W filmie z makijażem na bogato pokazywałam Wam ten podkład i tam mi się nie podobał. Totalnie mi się nie podobał. Więc jak to się stało, że on trafił do ulubieńców? A no tak, że go dalej testowałam.
Dalej sprawdzałam, o co to właściwie chodzi, bo wiecie, dużo osób go chwali. Tutaj jest napisane, że on jest długotrwały, a u mnie to on wyglądał po prostu strasznie i szybko zszedł z mojej twarzy. Nawet podczas nakładania podkładu już zaczął, pudru zaczął schodzić. Także stwierdziłam, dobra, trzeba wypróbować, zapłaciłam 100 kupę kasy, także wiecie, trzeba sprawdzić, o co chodzi. Ja mam numerek 2, neutral. No i okazało się, że winowajcą tego, że ten podkład no, tak źle się utrzymał na mojej twarzy i źle wyglądał, był nieodpowiednio dobrany krem. Używałam kremu z SVR, później zaczęłam używać pod spód tego kremu właśnie. I ten podkład nagle zaczął wyglądać cudownie, zaczął się pięknie utrzymywać. Jedna pompka dosłownie wystarczy na całą twarz, nawet troszkę mniej, jeżeli nie potrzebujecie mocnego krycia. On naprawdę mocno kryje, dobrze się utrzymuje i naprawdę ładnie na buzi wygląda. Pokazywałam Wam go później też i wspominałam o nim w późniejszych filmach. I no, jestem zadowolona z tego podkładu, pod warunkiem, że pod spód użyję tego kremu. Także dla mnie te dwie rzeczy to jest kombinacja idealna. Natomiast z kremem z SVR po prostu się nie dogadywał ten podkład i no, nie wyglądało to dobrze razem. A z tym kremem z witaminą C, który jest taki, wiecie, lekki, nawilżający, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę dobrze się utrzymuje. Zmarszczki i miśnie nie są podkreślone, także wiecie, no odrobinkę zawsze gdzieś tam coś wejdzie, jeżeli się to źle utrwali. Ale ogólnie naprawdę, naprawdę mogę Wam polecić ten podkład. Jeszcze warto wspomnieć, że mam cerę mieszaną, także policzki mi się przesuszają, a strefa T mi się wyświeca, nie jakoś bardzo mocno, ale jednak się wyświeca i mimo tego, że właśnie mam taką cerę mieszaną, to zarówno na tej suchej partii twarzy, jak i na tej takiej bardziej tłustej partii twarzy dobrze ten podkład wygląda. Także myślę, że warto go wypróbować. Ostatni ulubieniec to nowość u mnie i ogólnie na rynku, bo jest to Glam Shop. Glam Shop, mydełko odplamiacz do pędzli syntetycznych oraz gąbek. Zresztą pokażę, jak to w środku wygląda. To jest w sumie takie mydło, które zostało stworzone we współpracy Glam Shopu Hani z jakąś mydlarnią. Hania mówiła, że bardzo długo trwał proces tworzenia tych mydełek w ogóle, bo jest jeszcze drugie mydełko osobne do pędzli naturalnych, ale tamto dopiero zamówiłam, nie wiem jak się będzie sprawdzało. Natomiast to jest naprawdę, naprawdę świetne. Sprawdza się zarówno do pędzli syntetycznych, dobrze je czyści, dobrze je domywa i te pędzle potem ładnie pachną, jak i do gąbek. Nawet do gąbek, które są brudne, wiecie, już leżą jakiś czas i są upaciane z takiego zastygającego, długotrwałego podkładu, to mydełko spokojnie daje sobie radę. Ja szczerze mówiąc nie wierzyłam w to, bo zawsze używałam olejków do mycia gąbek. No bo wiadomo, tłusta konsystencja, po prostu łatwo wymyje ten podkład taki zastygający. Natomiast to mydełko, o dziwo, też dało radę. I bardzo ładnie doczyściło, bardzo szybko doczyściło te gąbki. I przede wszystkim coś, czego tutaj nie ma, to takie dziwne uczucie na dłoniach, które na przykład zostawia i sama. Tutaj tego nie ma i to jest też coś, co mnie przekonało, także ja bardzo serdecznie polecam. Naprawdę to mydełko jest świetne i bardzo dobrze sobie radzi z czyszczeniem gąbek i pędzli. No i po raz pierwszy w historii ulubieńców na moim kanale razem z ulubieńcami pojawi się także bubel. Miałam Wam go już pokazać w poprzednich ulubieńcach, bo miały być ulubieńcy i bubel, ale zapomniałam, szczerze mówiąc. No i pokazuję Wam go w tym miesiącu. Chodzi o taką gąbeczkę. To jest gąbeczka Nuquee Professional, gąbeczka do makijażu, którą kupiłam sobie w Biedronce na próbę. Chciałam zobaczyć, jak się sprawdzi. No chyba kosztowała 9 zł, coś koło tego. Także wiecie, no nie był to drogi produkt. Ale tak, po pierwsze, kształt. Dla mnie kształt jest nieodpowiedni. Oczywiście mogłam wybrać inną, także to jest moja wina i czepialstwo moje. Ale oprócz kształtu, to, że ona jest bardzo taka twarda i no nieprzyjemnie się po prostu jej używa. Dla mnie ona jest za twarda. Nawet jak się ją namoczy, bo oczywiście ją moczyłam, żeby nie było, to ona, wiecie, jak podczas nakładania podkładu, to mam wrażenie, jakby się trochę biła tą gąbeczką w buzia. No nieprzyjemne uczucie, dla mnie jest po prostu za twarda i tyle. Ale to też jest osobista preferencja. Także dla kogoś innego taka twardsza gąbka może być spoko. Ale coś, co mi po prostu totalnie rozwaliło, to, że podczas pierwszego mycia, bo używałam jej tylko raz. I podczas pierwszego mycia, popatrzcie, co się stało. Widzicie? Tu.
Tu. Tu. I jeszcze w paru innych miejscach. Także wiecie, ja mam wprawę w myciu gąbek. To nie jest tak, że to była pierwsza gąbka, którą w życiu myłam i no, byłam nieuważna czy coś. Tylko po prostu no, ona ma taki kształt, że podczas mycia, podczas wyciskania, no gdzieś tam pękła. No to tu jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo tutaj jest, wiecie, to przewężenie. Ale że tu od spodu pękła, to już było dla mnie naprawdę bardzo dziwne. Także moim zdaniem to niestety, ale jest bubel. Na szczęście tani bubel, ale jednak bubel. No i myślę, że więcej gąbek z Biedronki po prostu nie będę testowała, bo no niby tylko 9 zł, no ale wiecie, za 9 zł to mogą coś innego kupić. Albo kotom na przykład. Jakieś smakołyki. Także no w każdym razie ja tej gąbeczki osobiście nie polecam. Może inna wersja kolorystyczna, inny model tej gąbki byłby lepszy. Jeżeli macie te gąbeczki z Biedronki, to dajcie znać. No mnie się po prostu nie sprawdziła. Także niestety, no, myślałam, że znajdę tanią gąbkę fajną, ale nie tym razem. No i cóż, to by już było na tyle. W tym miesiącu miałam 4 ulubieńców i 1 bubel. Niestety bubel, no ale bubel. Dajcie znać, co są wasi ulubieńcy z zeszłego miesiąca. Dajcie też znać, co wam się nie sprawdziło. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie ten film. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa!